Całodobowy ośrodek dla osób niepełnosprawnych, którym będzie się opiekować Stowarzyszenie Równe Szanse, czeka już na przyjęcie podopiecznych. Do jego uruchomienia brakuje tylko decyzji Urzędu Wojewódzkiego. Dzięki sponsorom trafia tam wiele potrzebnego sprzętu. Jednym z urządzeń jest nowoczesny defibrylator. W razie czego tutaj dla osób niepełnosprawnych, czy wszystkich innych mieszkańców, którzy będą przebywać w tym domu, jest to urządzenie zabezpieczające życie, można powiedzieć. Do tego mamy sterylizatory powietrza, pulsometry, do mierzenia ciśnienia, czyli taki podstawowy ten sprzęt medyczny, który będzie potrzebny, najboże, żeby nie był potrzebny, ale będzie używany. Wyjmij opakowanie elektrod z pokrywy AED i rozerwij je. Po otwarciu tego sprzętu on będzie mówił, gdzie mamy podłączyć elektrodę, czyli osoba, która nie będzie znała defibrylatora, świetnie się nim będzie mogła posłużyć. W budynku obok, czyli ośrodku dziennej opieki, również znajdzie się sprzęt do ratowania życia. Nie tylko będą miały wykorzystanie w ośrodku, ale myślę, że jeżeli ktoś poprosi o pomoc, również ten sprzęt zostanie użyczony na zewnątrz, czyli będzie działał tutaj na całe osiedle. Poza defibrylatorami do ośrodka trafiły już m.in. sterylizatory i oczyszczacze powietrza, które usuwają wirusy. Sprzęt udało się pozyskać dzięki pomocy sponsorów. Wielka w tym zasługa wolontariuszy.